Hej, witajcie. Z tej strony Noxy. Dzisiaj robimy coś, czego przez jakiś czas nie robiłem, a na pewno nie na tym kanale, czyli pogadanka. Będę po prostu ja i Wy. I kamera. A ostatnio zrobiłem pogadankę jedną na Toxiego. A to jak nie wiecie, ja mam trzy kanały. Noxy, Noxy Live i Toxie. I na Toxiego zrobiłem jedną krótką pogadankę, bo miałem ochotę sobie pogadać. A dzisiaj pogadamy sobie tutaj, bo temat jest związany z LOLem. I po, pewnie po tytule wiecie, że chodzi o to, ile docelowo postaci może mieć League of Legends. A, Więc wydaje mi się, że odpowiedź może być taka niejednoznaczna, bo myślę osobiście, że to bardzo zależy od tego, jak długo LOL będzie na topie, jak, jak długo będzie kontynuowanym projektem, a, a to może być temat na zupełnie inny film. A Riot ostatnio w takim wpisie, który robił na zakładce... a tam, newsy, coś tam. E, powiedzieli, że chcą wypuszczać sześć nowych postaci rocznie. E, po jednej na każdą rolę, e, na każdą pozycję, dwie na mida, bo midy to kozaki, nie? E, więc... Jeżeli im to wyjdzie, moim zdaniem oni będą zawsze wypuszczali sześć postaci. E, I dlaczego tak będzie? Kiedyś myślałem, że jeżeli Riot będzie wypuszczał nowe postacie cały czas, to w końcu będą mieli taki problem, że tych postaci będzie za dużo, ale trochę z czasem zmieniłem zdanie na, na ten temat. Bardzo ważne dla Riotu jest wypuszczanie cały czas nowego contentu. Przez to w jakiś sposób oni... Oni sami się trochę ograniczają, jeżeli chodzi o nowy content, bo mają skiny do postaci, mają nowe postacie. Reworki ostatnio zrobili pierwszy raz nowy content w postaci zmiany mapy. To była świetna rzecz, że smoki zmieniają mapę. Moim zdaniem, zmieniają mapę za mało i chyba nawet coś mówili, że może będą bardziej. Albo nawet już zapowiedzieli, że w nowym sezonie będą bardziej zmieniały smoki. Więc doszły zmiany terenu, a, ale tak naprawdę, a, dalej głównym elementem tej gry są postacie, którymi gramy. I Jednym ze sposobów, w jaki Riot chce ściągać graczy cały czas z powrotem do gry, jest wypuszczanie nowego czempiona. I ktoś wtedy, wiecie, sobie wejdzie ze znajomymi i sobie, o, wyszła nowa postać Samira. To ja sobie chcę, chcę zobaczyć tą Samira. I o ile często widać narzekanie ludzi, ja sam byłem osobą, która narzekała, że ile tych nowych postaci może być, zajęlibyście się z reworkowaniem, z zbalansowaniem tych, które są teraz, a faktycznie to playście, które ma Riot. Może być dla nich lepsze, bo tak naprawdę oni konkurują z grami typu Fortnite. Riot nie konkuruje z Dotą. League of Legends wygryzło Dotę, jest dużo bardziej popularną grą. Myślę, że Dota nigdy nie stanie się bardzo popularna, przez to, że ma pewne takie wady konstrukcyjne, które sprawiają, że dla nowego gracza jest bardzo ciężko wejść do Doty i zacząć w nią grać. League of Legends ma dosyć niski próg wejścia, chociaż dodawanie nowych postaci zwiększa ten próg. Ale jako, że mają większość rynku, to w sumie może to nie ma znaczenia. Okej, okay, i tak czy inaczej, Content dropy, cały czas robienie nowych rzeczy, bardzo dobrze działa dla Fortnite'a. I myślę, że Riot trochę się tutaj wzoruje na Epic Games i. Dlatego chcą cały czas wypuszczać nowe postacie. I oni chyba nawet zwiększyli tempo, prawda? Bo sześć postaci rocznie to jest więcej niż mieliśmy wcześniej. Tak mi się wydaje, ale tego nie jestem pewien. Uh... I po prostu próbują konkurować z grami, które są na topie i ściągać graczy z powrotem, tym, że będą co chwila wypuszczali nową postać. Osobiście jestem ciekaw, jak dużo jak, na, jak dużo czasu. Uh... Jakby będą mieli pomysły na nowe postacie. Riot jest bardzo zły w wymyślaniu oryginalnych postaci. Prawie wszystko, co widzieliśmy, jest z żynkami z doty: prawie wszystkie mechaniki. Jak Riot wypuszczał coś, coś jako nowość, to zwykle to już było w docie. Jedyną postacią, która ostatnio wyszła, która była jakoś oryginalna, była Zoe. Tego nigdy w docie nie widziałem, ale akurat to jest źle zrobiona postać, bo no ma takie bardzo toksyczne mechaniki i nowe postacie, które Riot wypuszcza, wszystkie są do pewnego stopnia toksyczne. Zoe, Jon, Samira. Set jest zdrową postacią i jest bardzo fajnym projektem, no ale, ale większość tych nowych championów jednak jest taka... Dosyć nieprzyjemna do gry, No nie, no nie wiem, czy mieliście już sytuacje gdzie on robi 1v5. Ja kilka takich sytuacji miałem i nie jest to zbyt przyjemne. Ja V2 po prostu. Uh, więc, ile tych postaci docelował może być? Myślę, że to zależy od tego, jak długo Riot da radę ciągnąć League of Legends. I uh, prawdopodobnie, dopóki nie ogarną nowej formy content dropu, to będziemy mieli cały czas nowe postacie, co jest i dobre i złe. Bo powiem Wam szczerze, nawet jak ja myślę osobiście, że długoterminowo to jest trochę niezdrowe dla gry, że wychodzi jakiś taki Jon i tak dalej, to nawet przyjemnie mi się gra tymi nowymi postaciami i Jonem i Samirą. Na przykład ja, ja osobiście uważam, że są cholernie złe dla Lola, bo Jon jest połączeniem Zeda i Yasuo, i mam wrażenie, że jest lepszy od obu z nich. Samira to jest taka AD Kata, ale w sumie robi wiele rzeczy lepiej niż Kata. Zobaczymy, czy Kata w ogóle będzie grana, czy, czy nie, nie będzie się bardziej opłacało grać Samirę. Nie żeby Kata była teraz jakoś bardzo kontestowana. Chyba zszedłem trochę z tematu. Ale tak czy inaczej, e, o ile wcześniej byłem takim hejterem trochę tego modelu utrzymywania graczy przy grze, to e, sam zmieniłem zdanie i wydaje mi się, że ta forma faktycznie może być korzystna dla Riotu. Jeżeli miałbym od siebie dodać nowe formy content dropu, jaka jest może sprawić, żeby gra była dalej świeża? Myślę, że powinni poeksperymentować na pewno bardziej ze zmianami terenu, czyli tak jak są te smoki, żeby one zmieniały dużo więcej, może mapy powinny się zmieniać sezonowo, tak się zastanawiam, jakby na przykład pozamieniali jakoś kampy w dżungli co sezon, może, może na przykład zrobili żeby w następnym sezonie znaczy niekonkretnie nie, nie teraz w następnym, ale w jakimś sezonie na przykład, żeby w dżungli były tylko cztery kampy, po dwa i to mogłoby na przykład nagle zmienić zupełnie grę, przyspieszyć bardzo tempo dżunglerzy by dużo mniej czasu spędzali na kampach, dużo mniej czasu spędzali na gankach, tak żeby bawić się formą tej gry. A jeżeli chodzi o takie formy content dropu, które Riot mógłby monetyzować, łatwo, wydaje mi się, że mogliby Akurat nie wiem czy to powinienem dać, czy, czy to jest dobry przykład, ale e, mogliby na przykład robić e, płatne skórki interfejsów. To jest coś, czego nie widziałem. Zawsze, zawsze w LoLu masz ten sam, tak samo wyglądający interfejs, a nie ma takich opcji dostosowania tego interfejsu pod siebie. To jest coś, co mogliby w sumie dosyć łatwo zrobić i na tym zarabiać pieniądze. Ciekawe, są, dlaczego tego nie robią. E, I e, coś, za co muszę pochwalić Riot, bo to ostatnio wymyślili świetnie, jeżeli chodzi o e, właśnie nową zawartość. To e, zmiany itemów. E, zmiana itemów w sklepie to świetny sposób na to, żeby odświeżyć nawet stare postacie. E, masz jakieś coś, co teraz jest wca wcale nie jest grane. E, na przykład, o czekajcie, z scenę. E, tutaj mam przefiltrowane po ilości gier. E, postacie dzisiaj najwięcej 30 tysięcy gier, ja miał e, najmniej. A czekajcie, druga jest Samira? Tak, druga jest Samira, ok. A najmniej ma talia, która ma 750 gier, zmiany. Itemów mogą bardzo ładnie przywrócić niegrane postacie z powrotem do gry, i jakby bardzo dużo namieszać, prawda? Także wydaje mi się, że to jest coś, co Riot akurat świetnie ogarnął. Rotujące sety itemów, Takie jak są rotujące sety postaci w TFT, to robić rotujące sety itemów w LOLu. To jest naprawdę genialne, i wydaje mi się, że tutaj mogą ten system. Naprawdę nieźle dojść, i co sezon zmieniać itemy. A może nawet tak zrobić, żeby itemy, że, że powiedzmy, robisz trzy sety itemów. I ludzie wiedzą, jakie to itemy, ale co sezon się zmieniają. I przez to, że w międzyczasie dochodzą nowe postacie, to jakby co każdy sezon masz zupełnie. No nie zupełnie, ale grasz w trochę inną grę. I to może trochę obrócić tą formułę Giermoba w taki sposób, żeby gry nie były jakoś za bardzo powtarzalne. Dobra. To ja chyba tyle chciałem powiedzieć, szczerze mówiąc. To taka krótka pogadanka. Nie miałem na celu jakoś za bardzo narzucać Wam swojego zdania, tylko chciałem trochę zachęcić do dyskusji. Dlatego napiszcie w komentarzach, ile Waszym zdaniem. LOL powinien mieć postaci. Czy jesteście tak jak ja, byłem hejterami raczej tego systemu, gdzie czempionów dodaje się cały czas? Czy może tak jak ja teraz przekonaliście się trochę do tego i uważacie, że faktycznie wypluwanie postaci co chwila nowych to jest jakiś sposób na to, żeby gra cały czas była świeża? Dajcie znać, co myślicie. A możecie też napisać, czy chcecie jakieś takie pogadanki albo tematy. To też mogę tak pogadać kiedyś. I trzymajcie się. Miłego dnia. Z mojej perspektywy to jest dobranoc, bo jest trzecia w nocy. Nie, druga. Także dobranoc. Trzymajcie się. Peace.